Cześć, kolejne zadanie z wydarzeń algebraicznych. Tym razem mamy bardzo podobne zadanie, bodajże do pierwszego czy drugiego zadania, czyli które pokazywałem, czyli wydarzenie W doprowadź do najprostszej postaci, a następnie obliczyć 15% jego wartości dla x równego pierwiastek 3 przez 2 i y równego minus 3 drugie. No to oczywiście na samym początku musimy się zabrać za to nasze wydarzenie, bo tu jest wzór skróconego mnożenia, tu jest wzór skróconego mnożenia i w mianowniku też jest wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy wszystkie trzy wzorki. Dobra, czyli to jest przepisane. No to stosujemy wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek z 3x plus y, czyli to jest a kwadrat plus b, wróć, to jest a plus b w nawiasie do kwadratu, czyli to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, tak? Czyli tak, pierwiastek, czyli a kwadrat nasze, czyli pierwiastek z 3x do kwadratu, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, a x do kwadratu to jest x kwadrat. Plus 2 razy pierwiastek z 3x razy y to będzie 2 pierwiastki z 3xy. Plus y kwadrat oczywiście, czyli plus b kwadrat, czyli mamy y kwadrat. Minus przepisuję i pamiętajcie, jeżeli przed nawiasem stoi minus i bardzo często robicie ten błąd, musicie otworzyć nawias, bo to, co wam wyjdzie z tego wzoru skróconego mnożenia, ten minus pozmienia tutaj znaki wszędzie. A jak nie dacie tego nawiasu, to tylko przy x kwadrat by zmienił znak, tak? Dobra, no tu mamy wzór bardzo podobny, czyli a minus b do kwadratu, czyli a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli a kwadrat u nas jest x kwadrat, minus 2 razy x razy pierwiastek z 3y, to jest minus 2 pierwiastki z 3xy plus no b kwadrat, czyli pierwiastek z 3y do kwadratu, to jest pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, a y kwadrat to jest y kwadrat. Mianownik sobie jeszcze zostawię i sobie przepiszę póki co. Zaraz będę tam też stosował wzór skróconego mnożenia. Dobra. Lecimy dalej. 3x kwadrat przepisane plus 2 pierwiastki z 3xy przepisane plus y kwadrat przepisane. I to, o czym mówiłem, ten ważny minus, gdzie bardzo często robicie błąd, on tu musi być postawiony minus i musi być postawiony nawias, bo teraz sobie zmieniam znaki. Minus x kwadrat minus minusem da nam plus 2 pierwiastki z 3 xy i minus plusem da nam minus 3y kwadrat. I teraz mianownik a minus b razy a plus b, czyli ten trzeci wzór skróconego mnożenia, to jest pierwsza liczba do kwadratu minus druga liczba do kwadratu, czyli a kwadrat minus b kwadrat, czyli a kwadrat, czyli pierwsza liczba do kwadratu to jest 2x do kwadratu, to jest 4x kwadrat minus b kwadrat, czyli minus y kwadrat. Dobrze, redukcja wyrazów podobnych. X kwadrat. Tu jest 3x kwadrat, tu jest minus x kwadrat, więc będzie 2x kwadrat. Y. Tu jest y kwadrat minus 3y kwadrat, to jest minus 2y kwadrat, tak? I 2 pierwiastki z 3xy plus 2 pierwiastki z 3xy to jest oczywiście 4 pierwiastki z 3xy. Dobra. No to co? Bardziej się tego już uprościć nie da. Choć próbowałem, starałem się, nie da się tego raczej bardziej uprościć, chyba że ktoś na sposób śmiało pisać to na dole jak najbardziej. I teraz tak, skoro to już mamy, no to teraz musimy sobie podstawić za x pierwiastek 3 przez 2, a za y minus 3 drugie. To podstawiajmy. Czyli dwójkę przepisałem za x pierwiastek 3 przez 2 do kwadratu minus 2 razy minus 3 drugie do kwadratu plus 4 pierwiastki z 3 i za x pierwiastek 3 przez 2, a za y minus 3 drugie. I to samo w mianowniku, czwórka przepisana, zamiast x kwadrat jest pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu, minus, minus i zamiast y minus 3 drugie do kwadratu. Lecimy. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest oczywiście 3. 2 razy 3 to jest 6, a 2 do kwadratu to jest 4. Minus. 3 drugie, minus 3 drugie do kwadratu to jest 9 czwartych, razy 2 to jest 18 czwartych. Ok. Plus. I teraz mamy tak. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Sorry. Tak, to jest 3. Więc mamy 4 razy 3 i jeszcze razy przez 2. Minus 3 drugie przepisane. W mianowniku. 3 drugi, pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu to jest 3 czwarte. A minus 3 drugie do kwadratu to jest 9 czwartych. Lecimy dalej. 6 czwartych minus 18 czwartych to jest minus 12 czwartych. Minus. No i teraz tutaj. 4 razy 3 to jest, może inaczej zrobimy. Albo dobra. 4 razy 3 to jest 12, razy 3 to jest 36, 2 razy 2 to jest 4, a więc
minus z plusem dał nam jeszcze minus. A co zostało w mianowniku? No, czwórki się, albo inaczej, 4 razy 3 to jest 12 czwartych, minus 9 czwartych to jest oczywiście 3 czwarte, tak? No i to oczywiście wychodzi nam w równe minus 16, ponieważ czwórkę stąd i czwórkę stąd mogę tak naprawdę skrócić, więc zostaje nam minus 12 minus 36 to jest minus 48, a minus 48 podzielić na 3 to jest minus 16. Ok? Dobra. Czyli mamy wyliczone w równe minus 16. No i mamy policzyć, doprowadź do najprostszej postaci jest, a następnie oblicz 15% tego wyrażenia. Tu obliczyliśmy całe nasze wyrażenie, to teraz 15%, czyli 15 setnych, tak? Czyli mamy 15 setnych razy minus 16, 15 razy 16 to jest 240, czyli będę miał minus 240 setnych, czyli minus 2,4. Czy to ciężkie? No to już takie trochę pierwiastków, standardowe niby wzorze skróconego mnożenia, ale z tymi pierwiastkami i to skracanie takie, no łatwo się tu było pomylić. No i ponieważ to wyrażenie nie było takie na końcu ładne i tutaj można było się łatwo pomylić z tymi pierwiastkami, potęgami, ułamkami, to uważam, że takie zadanie, no okej, okay, nie? Sam raz, fajne, porządne zadanie, jak na poziom licealny. Tak uważam. No dobra, ale już nie przedłużając, zapraszam Cię na piąte zadanie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, oczywiście śmiało w komentarzach, łapki w górę, również mile widziane. A póki co, piąte zadanie przed nami. Na razie.